Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No i dla ludzi, którzy mają wszawicę albo gorączkę obkopową. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Gorączka wołyńska, gorączka pięciodniowa, gorączka okopowa. No jest to coś przenoszone wszami. No i dziwne jest to, że w Ameryce w 2020 roku ludzie mają wszy. No niestety mają wszy w miejscach, gdzie miękkie serce liberałów pozwala na rozrost bezdomnych. Seattle, Colorado, Denver, Colorado. Seattle to jest, jak się popatrzy na Amerykę, no powiedzmy tu jest Kanada, jak patrzycie, tu jest wschodnie wybrzeże, Atlantyk, tu jest Europa, tu jest Kalifornia, no to Seattle jest tutaj. Colorado, no to jest na zachodnim wybrzeżu, to są góry, Rocky Mountains. No ale tam jest dużo socjalistów, demokratów, no i uwielbiają bezdomnych, uwielbiają pomagać. Tyle tylko, że socjaliści, demokraci, oni nigdy nie pomagają. Oni zawsze nie wyciągają ludzi z bagna, nie wyciągają ludzi z problemów. Jedyne, co im dają, to po prostu miskę, jakieś pieniądze, jakieś zapomogi, jakąś pomoc. Nigdy nie starają się, nie dają nigdy wędki. To jest problem z socjalistami amerykańskimi. Socjaliści amerykańscy mają ciężkie pieniądze, zarabiają pieniądze, mają dobre pensje. Ludzie, którzy opiekują się biednymi, mają dobre pensje. W większości ich organizacji niedochodowych, no to ludzie, którzy organizują życie dla biednych, no to mają 80, 100, 200 tysięcy pensji. No i tacy biedni, tak jak byli biednymi, to są biednymi. Tam nikt nigdy nie pomyśli, żeby dać im tą wędkę, tylko zawsze daje te ryby. Przywożą im jedzenie, organizują najróżniejsze namioty, rozkładają w parkach państwowych, organizują jakieś prysznice jeżdżące i tak dalej, i tak dalej. No ale to w tych warunkach, to ci ludzie ciągle jak nie ćpają, no to sobie wszykują, no to chlają, no i degenerują się. No i właśnie w tym szpitalu na Uniwersytecie w Colorado, stanowym szpitalu, jest trzeci przypadek teraz, że jest ten gorączka okopowa, no i wszyscy się zastanawiają, skąd to się bierze, gdzie to jest. No ale to ogólnie wiadomo, oni wiedzą, gdzie to jest. Wśród bezdomnych, wśród brudasów, wśród ludzi, którzy po prostu się nie myją, no i mają wszy, mają wszawice. Lekarze, którzy zajmują się tym, no to mówią, że nie widzieli tego już od 20 lat, no ale w tych cieplejszych rejonach, czy w tych lewackich rejonach, gdzie jest pomoc, jak będziecie chcieli obejrzeć, no to ja mam parę filmików właśnie o bezdomnych. Moje zdanie jest takie, że bezdomny to 80% ludzi bezdomnych to jest decyzja lenistwa. 10% są jakieś wypadki poza kontrolą tych ludzi. 10% no to taki jest taki okres przejściowy i oni wyskakują z tego. No ale 80% to po prostu wybiera taki styl życia. Jest to po prostu pasożytniczy styl życia. Szczególnie dla ludzi, którzy znaleźli się w Ameryce z jakichś innych miejsc, krajów, środowisk, społeczeństw i tak dalej. Mają życie za darmo, nie muszą pracować w tych innych krajach czy miejscach, narodach. Żyli dużo, dużo gorzej, a tutaj mają dużo lepiej. Cała ta gorączka chorobowa, no to charakteryzuje się tym, że jest właśnie gorączka. No to jest 5 dni gorączka. Kości bardzo bolą, szczególnie te dolne kości, golenie. Nie golenie jako golenie, tylko no te
No golenie, dolne kości poniżej kolan, ból głowy, jakieś takie wymioty, tego rodzaju rzeczy. Czasami są wysypki na skórze, no i często atakuje serce. Także, że to jest poważna sprawa. Ta choroba wołyńska właśnie tak też nazwali, ze względu, że na Wołyniu tam w latach 1900 to było. A wojna, gorączka okopowa, to dlatego, że w czasie pierwszej wojny światowej co piąty żołnierz na froncie właśnie miał to na froncie, no bo nie byli w stanie się myć, nie byli w stanie wybić tych wszy były wszędzie, przemieszczały się, wysysały tą krew, no i zarażały tych ludzi. Także to jest wśród bezdomnych i ludzi, którzy ogólnie higieny osobistej nie utrzymują. No jeżeli mają jeszcze system odpornościowy na nie taki dobry, jakby się wydawało, no to jeszcze to może być dosyć tragiczne. W Colorado udają, że nie wiedzą, co się dzieje. To jest właśnie to makabryczne, no bo mówią, że to jest co miesiąc się jeden przypadek pokazał, no i oni za bardzo nie widzą wspólnego mianownika, co by się działo. No ale ci ludzie mniej więcej mieszkają, no wegetują gdzieś tam pod tymi samymi mostami, czy wegetują w tych samych przejazdach, przy autostradach, no bo oni te z reguły, no to jednak śpią tam gdzieś w tych kartonowych pudłach, chodzą na żebry w miejscach, gdzie ludzie stają na światłach, no i utrzymują się z tego. Bardzo często mają niektórzy, którzy się wciągną w jakiś ten system, no to mają nawet zapomogi społeczne. Ja parę lat temu, jak rozmawiałem z jednym takim bezdomnym, no to on był w systemie tym stanowym, no to był na wariackich papierach, no to on dostawał $750 na miesiąc. No to jest w miarę sporo pieniędzy, $20-25 dziennie. Telefon też mu płacili. Także się prześlizgiwał gdzieś, no ale wynikało, cała jego po prostu rodzina go odrzuciła. Wszyscy znajomi go odrzucili. No i wybrał życie na ulicy. Po jakimś czasie tam zniknął, nie wiem, co z nim się stało, ale w tym miejscu, gdzie tam był, no to wszystko zniknęło. Teraz największy problem jest to, że wszyscy poświęcają na tą koronawirusa. Już nikt nie zwraca uwagi na nic innego. Cała ta sytuacja ekonomiczna też na pewno nie pomaga. 40 milionów ludzi straciło pracę, no nie, część z nich przypuszczalnie właśnie też została bezdomnymi, no wbrew ich woli. I to jest rzadkie. Jeżeli ludzie przychodzą do lekarza, to lekarze patrzą na wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne możliwości, zanim zdecydują się powiedzieć, że to jest choroba wołyńska, czy gorączka okopowa. Też mają problemy, no bo jeżeli zobaczą, że coś jest, no to dają antybiotyki, te antybiotyki zniszczą te bakterie, no i później tym ludziom, którzy badają tego rodzaju rzeczy, jest bardzo trudno sprawdzić, co to faktycznie było, no bo oni biorą to jakieś próbówki, biorą tam krew, czy ze skóry, może z głowy, cokolwiek biorą, no ale później karmią te petry dysz, czyli te bakteryjne, malutkie, no nie słoiczki, ani nie pamiętam, jak to się nazywa, no ale taka kolonia tych bakterii rośnie, no i śmieszne. No, dziwne jest to, że to może rosnąć nawet do 21 dni, a te laboratoria bardzo często wyrzucają wszystko po 7-8 dniach, no bo sprawdzają na coś innego, a ta choroba, te bakterie rosną nawet do 21 dni. Także ogólnie rzecz biorąc, no to badania jakieś takie medyczne, no to są dosyć zapiziałe, jakieś
no może nie zapominają, ale nie zwracają na to uwagi, no bo nikt nie przypuszcza, że coś takiego w 2020 roku coś się dzieje. No ale to jest właśnie największy problem z tymi bezdomnymi. Ci bezdomni nie myją się, nie golą, i to się dzieje w San Francisco, to się działo w Seattle, to się działo w Colorado, to się działo w Nowym Jorku. Także, że ci ludzie z jakiegoś roku powodu pilnują tego. Jeden z tych lekarzy studiował te wszy we współpracy międzynarodowej. Właśnie też tłumaczył, że te bakterie, no wesz sama w sobie jest uodporniona na to wszystko, no ale przenosi to w tych ciuchach ludzkich, no ale to jest znane, tak, to ludzie tam słyszeli o to od dziadków, czy rodziców, czy pradziadków, że jednak ten rozwój wszy w warunkach takich ciężkich, kiedy się nie zmienia ubrań, nie pierze się ubrań, no bo pranie ubrań i podgrzewanie w suszarce, no to tam dużo nie potrzeba, żeby to zatłuc te owady, ale jednak ludzie, którzy śmierdzą i się nie zmieniają, no to oni się żywią i to wszystko przeskakuje. W 2008 roku, kiedy była recesja, no to też był taki wzrost tych wypadków i wtedy to był jeden z największych od tej wielkiej depresji i od obydwu wojen światowych. Dzisiejsza też sytuacja ekonomiczna i covidowa, tak jak rozwala wszystko, no to między innymi to też to rozwaliło. Te wszystkie agencje publiczne rzuciły wszystkie siły na koronawirusa. No i też, tak jak ludzie nie chodzą do szpitali, jeżeli mają mieć jakiś zawał czy coś. No, większość ludzi przestała chodzić do szpitala ze strachu. Ta panika 19 jest po prostu tak nieprawdopodobna, że rozwaliło cały ten system. W Colorado starają się zwalczać te problemy z chorobą, z gorączką okopową, no ale nieustannie mają wybory między COVID-em a czymś innym. No, ironia losu jest taka, że na COVID to dostają 20% więcej pieniędzy federalnych niż na leczenie czegokolwiek innego. Tak jak wspominałem, pomagają tym bezdomnym, żeby utrzymać jakąś tam higienę, no ale dopóki im nie zaproponują jakiejś pracy, jakiegoś wyjścia z tego wszystkiego, to raczej się nigdy nie skończy. Miasteczka bezdomnych w San Francisco, w Seattle, czy w Portland, w Oregon, to po prostu jest magnes. Jest magnes, tam nie ma końca. Tam ludzie przyjeżdżają, tam widzą, że frajerzy ich żywią i tego nie ma jak, nie utrzyma. Ta ilość tych ludzi będzie wzrastała, ilość tych chorób będzie wzrastała. Ludzie, którzy potrafią żyć na cudzy rachunek, będzie wzrastała. Także nie ma szans. Normalni ludzie, którzy się myją, nie mają kontaktu z nimi, zmieniają ubrania, piorą ubrania, zmieniają pościel regularnie, no to większość ludzi to nawet jeżeli ktoś by usiadł w metrze czy w pociągu po jakimś miejscu, gdzie tam jakieś te szyby zostały, no ale z reguły to nie usiądą zaraz bezpośrednio, ale nawet jeżeli coś by się stało i ktoś by złapał w komunikacji miejskiej, no to w normalnym zachowaniu, w normalnej higienie to wszystko można wytępić. Także wszawica wraca, dziwne choroby wracają z tego względu, że ludzie, tak jak liberałowie, mają miękkie serce, to mają twardą dupę. Zdrowia!
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale to jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.